Dzień dobry, bardzo miło. Dzień dobry. Ale fajnie na spacerze. Dziewczynka taka ładna jest. Ośrodek przez 7 lat działalności udzielił schronienia ponad 800 osobom. To jest bardzo duża liczba, biorąc pod uwagę, że to są pobyty dłuższe, takie roczne, czasami powyżej roku. Ja przyjechałam, bo chciałam porozmawiać. Trzeba mówić o czym się marzy, czego się chce, to jest potrzebne. Że każda z nas marzy o tym, żeby być u siebie, okay, tak naprawdę. Ale dziękujemy, że jesteśmy tutaj i że jest takie miejsce. Bo to jest bardzo fajny pomysł. Bardzo nam taka placówka jak tutaj jest nam, szczerze mówiąc, niezbędna, tak? Żadna z nas nie przyszła tutaj, nie stanęła i powiedziała, zapukała i weźcie mnie, bo ja chcę tutaj być. Każda z jakiegoś powodu. I każda przeżyła mniej czy więcej. Tym bardziej, że mamy teraz przy sobie największe skarby tego świata. Nasze dzieci. Dzieci są najważniejsze, ale wy jesteście, jak wy o siebie nie zadbacie same, to wy musicie o siebie dbać. Fajne jest to, że dziewczyny się wspierają, nie są dla siebie wilkiem. Jesteśmy różne, są różne charaktery, no więc wiadomo, że są konflikty. Nie ma tak, że wszędzie jest idealnie i wszystkie są słodkie i się kochają, bo no nie da się. Ja jestem zawsze tam, gdzie trzeba dziewczyny wspierać. Musimy się wspierać, żeby... No naprawdę! I proszę o nas nie zapominać. Nie zapominam. To jest najważniejsze.